Czasami trochę smuteczek mnie bierze, gdy widzę, jak jakaś gra, w której pokładałem nadzieję, jednak tych nadziei nie spełnia. Z drugiej jednak strony nie powinniśmy oceniać gier za to, jakimi są, a jakie chcielibyśmy, by były. To tak nie działa, że chcemy czegoś w grze, tego nie ma, więc mi się nie podoba i gra jest zła. W przypadku Frozen Flame problemy są zasadniczo inne. Odpalając ten tytuł na premierę wczesnego dostępu, oceny poleciały masakrycznie w dół, do zaledwie 25% pozytywnych. Później odbijając się do około 50-60% lajgaczy, to wciąż trochę źle, ale jednak dużo lepiej niż wcześniej. Powodem tego początkowego, w większości negatywne na początku, było niestety skretynienie rynku, jaki powinien być od Steama całkowicie odcięty lub posiadać swój osobny region. Chińczycy, rak rynku gier. Wiele produkcji jest masakrowanych przez tę kancerogenną społeczność. Nie ma autoloka jak w MMO? To negatyw. To nie jest w ogóle MMO, tylko coś innego, to też negatyw. Przy śmierci trzeba wracać po doświadczenie, to też negatyw. Nie ma autowoka do bazy albo do zadań, to też negatyw. Naprawdę potłumaczcie sobie te niektóre chińskie oceny, oczywiście no, kali być, kali umieć, ale można zrozumieć mniej więcej kontekst. Jest to strasznie kancerogenne, serio. Jednak wciąż, Frozen Flame ma też zalety, ale i niestety ma też wadę. Co to za gatunek growy? Uznajmy, że to gra mieszająca eksplorację, crafting, budowanie, walkę oraz wykonywanie zadań. Ja ten tytuł porównywałem leciutko do innego Valheima. Dlaczego innego? W przypadku tego świata nie jest on generowany proceduralnie, nie jest generowany losowo. Świat we Frozen Flame stworzony jest ręcznie i trzeba przyznać, że... no, fascynuje. Dlaczego? Bo jest to świat łączony, czyli nasza pierwsza, ogromna, latająca wyspa z górami, to dopiero początek. Początek całej przygody. A z tych kolejnych światów, jakie sobie odblokujemy, możemy dolecieć do tego pierwszego. Bez wczytywania, bez loadingów. Ten tytuł sprawia mocne takie wrażenie, takie odczucia bardziej z eksploracji, bardziej z fabuły, bardziej z odblokowywania możliwości podróży, niż grania na ciągle w wielkim, pustym świecie generowanym losowo, jak w Valheimie. Oczywiście jedna i druga gra ma tutaj zalety w tym sensie, że Valheim jest grą, w której jak podejdziemy za rok, za dwa, za trzy, za pięć, to budujemy swoją bazę w innym krajobrazie, w innym miejscu, daje to oczywiście frajdę, ale z drugiej strony Valheim nie posiada takiej fabuły, nie posiada tak ręcznie, fajnie zaprojektowanego świata z jakimiś lokacjami i tak dalej. Pytanie, czy jest multiplayer? Tak, jest. Można grać zarówno solo, lokalnie, jak i można grać ze znajomymi, zapraszając ich do wspólnej gry. Można wykupić też serwer dedykowany, w sumie tam chyba za kilkanaście złotych na 2-3 sloty dla naszych znajomych, żeby po prostu serwer stał cały czas, ale też no, o matko. Po zmasakrowaniu negatywami jednak można postawić swój dedyk na swoim sprzęcie lub na swoim pececie bez płacenia. Niestety za dość dużą cenę za samą grę, 130 zł z przeceną premierową do 110 zł. I to, co krytycznie źle wychodzi ze strony Frozen Flame na początku, to reklamowanie się nieprawdziwymi screenami. No przyjrzyjmy się im przez chwilę. Stary interfejs po pierwsze. Tego staffa na razie nie ma w grze. Tego zwierzaczka, tej tarczy, zbroi lat postaci też nie ma w grze. Lokacji również, bosiątka ze screena też na razie nie ma w grze. Lodowego biomu z tym przeciwnikiem też na razie nie ma w grze. Oczywiście to będzie... może, ale na start nie ma, co jest oszustwem. Jednak gdy zaczynamy robić pierwsze zadania, wyzwania, patrzymy na grafikę, to co ciekawi, to fascynuje. Co tutaj można zrobić? Gdzie można się udać? Co tam znajdziemy? Za wodospadem musi być oczywiście skrzynia ze skarbem, podobnie pod mostem nad zatoką. I pojawia się bardzo ważne growo pytanie. Po co gramy we Frozen Flame? Na każdym z biomów, aga światów, które, jak mówiłem, są połączone ze sobą i da się pomiędzy nimi bez teleportacji podróżować, mamy do wykonania zadania. Poza pobocznym naszym celem jest tutaj też ubić kilka bossów i przynieść ich trofea na ołtarz portalu, więc tak, mamy tutaj główne i poboczne zadania. Moje pierwsze podejście do Frozen Flame było całkiem niezłe, nawet powiedziałbym, że dobre. Łącznie spędziłem w tej grze niemal 36 godzin, w tym 17 po wczesnym dostępie. Poprzednie godziny w tej wersji beta, takiej dla osób, które albo wsparły ten tytuł przed wydaniem, albo dla prasy. Jednak nim damy radę stawić czoła bossom, trzeba po pierwsze zebrać ekwipunek, po drugie złożyć no, ofiarę tym bossom, żeby można było je przyzwać i najczęściej w formie jakiegoś jedzenia. Świat podzielony jest na wyraźne miejsca, gdzie występują różne stwory, dzikie na przykład dające mięso, bardziej kręcą się po polach uprawnych pierwszej wyspy, bardziej płaskie tereny też się tutaj znajdą pod budowę bazy, czy miejsca, gdzie
jest więcej kamienia do kopania i innych złóż surowców. Wybieramy miejsce i zaczynamy budować naszą osadę, czy powiedzmy pierwszą chatę. Na początku budujemy ją z takich powiedzmy gałęzi, potem z drewna, a potem niby będziemy mogli robić to z kamienia. O tym za chwilę. Frozen Flame cierpi niestety na idiotyzm autorów, taki dość zaawansowany. Są aktywni na Discordzie, rozmawiają ze swoimi graczami, niby biorą cały feedback i tak dalej, ale ich logika jest niestety idiotyczna. Rozbija się to o kwestię jedzenia, czyli tego, by księga kucharska zamiast durnego lore, fabuły, jedzenia, opisywała nam, co daje te jedzenie. Nie, autorzy mówią, że to będzie kiedyś przebudowane. Ja im mówię, to nie wymaga przebudowy, tylko przenieście statystyki itemu jedzenia również do książki kucharskiej, byśmy wiedzieli, które jedzenie co konkretnie nam daje, poza tekstem z lora i z fabuły. A jeden z devów dalej swoje, że cały system będzie przebudowany, więc by dobić ten idiotyzm robienia jedzenia, zwiększono czas, w jaki się robi jedzenie, więc zgadywanka, które jedzenie co daje, jest dłuższa. Brawo. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, zdobywamy właśnie zamrożony ogień, Frozen Flame tytułowy, ze wszystkiego, co robimy, zbudowania, zrąbania surowców, z walki w minilokacjach, które odnawiają się po świecie, no i czasami też z przedmiotów, które jakby dają nam po użyciu te doświadczenie. Wcześniej rozwój postaci opierał się o takie trzy mini drzewka: łucznika, wojownika i maga. Tutaj jest w tej wersji podobnie i rozwijamy swoje umiejętności przy specjalnych ołtarzach po wbiciu poziomów, lub taki ołtarz też możemy później postawić sobie w domku. Szczerze, trochę wieje to jednak nudą z grzybem. Wywalono część umiejętności, a zamiast tego zrobiono niezbyt ciekawe takie drzewko kołowe. Chociaż niektóre perki są całkiem fajne, trzeba przyznać, jak możliwość na przykład latania, tak, latania przy przeciążeniu. Skąd latania? Bo cechą ciekawą i jednocześnie nieciekawą we Frozen Flame jest ten drugi biom. To wielkie latające wyspy, pomiędzy którymi latamy w postaci takiej duchowej, zużywając na lot staminę. Jeżeli ta stamina nam się skończy, to powoli zaczyna spadać i musimy się odbijać z takich powiedzmy wirów powietrznych. Pomysł niezły, ale niestety kastrujący ten biom z przestrzeni, z walki, z miejsc, gdzie można zbudować swoją drugą bazę. Wersja wczesnego dostępu krytycznie źle zmieniła się w kierunku, co autor miał na myśli. Gra daje ci zadanie, by popchnąć kontent dalej w sposób krytycznie zły. Jak i dlaczego? Widzisz przeciwnika, jakiego musisz porobić dla jego surowców i dla jego lootu, ale on jest 5 metrów dalej niż możesz doskoczyć z tej latającej wyspy. Co musisz zrobić? Wykombinować, jak wskoczyć na osobną wysepkę, nie mając jeszcze latania. W sposób durny, no, zmieniono system rozwijania postaci. Wcześniej nie był on zbytnio piękny, drzewko było małe, grinderskie, nierozbudowane. Teraz jakiś, sorry za określenie, ale idiota w studiu robiącym grę wpadł na pomysł, by perki dające szybkość rzucania czarów i ulepszenia do kostura magicznego dać obok drzewka do walki wręcz, mieczami albo toporami, w okręgu. Czyli musimy iść w drzewo walki wręcz, w które nie chcemy iść, by pójść w parę perków do kostura. Fuck logic. Kompletny i zerowy pomysł na rozwój postaci, który teraz jest jeszcze bardziej rozwleczony niż był. Wbijamy na przykład 3, 4, 5 poziomów, by odblokować jeden mały perk. Zabiera to dużo więcej czasu niż wcześniej. I myślisz sobie, ach, no tak, dam radę coś gdzieś dalej zrobić, jeżeli odblokuję sobie pewną umiejętność, okej, brzmi logicznie. Tylko właśnie wybrałeś 30 innych perków, a nie ten jeden, który będziesz teraz grindować przez 3 godziny gry, bo masz za wysoki poziom na dany obszar świata. I ogółem świat jest bardzo mało zyskowny w doświadczeniu. Wcześniej można było wybrać się na bossy i porobić je dość szybko, bo walka była też dynamiczniejsza. Teraz walka jest wolniejsza. Wcześniej w wersji beta, brazowej przedwczesnodostępowej, Frozen Flame był całkiem przyjemny. Progresowy, odblokowaliśmy sobie drugi świat i z tyłu mogliśmy robić co chcemy w nim, latać od razu, eksplorować, szukać, walczyć, robić nowe itemy, a w tej wersji popremierowej debilnie wręcz wprowadzono dziwne kłódki. Musisz najpierw domyślić się, co autor miał na myśli, by móc przejść dalej. W becie to było pięknie progresowe, po prostu krok dalej, krok dalej, krok dalej, krok dalej. W early accessie to koszmar. Zmieniono wiele lokacji w sposób negatywny. Od tej pory nieważne, jaki mamy ekwipunek, nie zrobimy bossa, bo nie mamy na przykład jedzenia z odpornością. Możemy spadające sztucznie zdrowie, czyli sztuczny stopień trudności, sfiksować, poprawić przez na przykład skażenie lub spaczenie, regenerować to miksturami zdrowia, ale które robi się w absurdalnie długi sposób, latając przez pół świata do jedynej studni wody.
mody, której w wersji beta chyba było więcej. Botiony robi się najpierw ze skraftowanego bukłaka, a on trzeba jeszcze napełnić wodą i dopiero potem, dodając składniki, można zrobić miksturkę zdrowia. Naprawdę jest to rozwleczone niesamowicie. Jedna mikstura zdrowia faktycznie zabiera tonę roboty i faktycznie leczy od razu praktycznie na full, więc jeżeli mamy takich miksturek dużo, no to łatwo jest porobić bossa. Można było to zrobić normalniej i lepiej, taniej w craftingu, ale niech odnawia to dużo mniej zdrowia lub w długim okresie czasu, więc no jest to udurnione. Czemu nie mamy jedzenia z odpornością? Bo w księdze kucharskiej, jak mówiłem, nie są podane, jakie przedmioty co dają. I zgaduj, które jedzenie da odporności na truciznę. Oczywiście można to rozczytać z lora danego przedmiotu. Z ekwipunkiem jest podobnie. W oknie craftu nie wiemy, jaki przedmiot ma statystyki. No gratuluję, drodzy autorzy, dopiero jak skraftujemy przedmiot, to wiemy, co on daje. Odwrócono też crafting. Teraz zbroja z kości jest gorsza, była lepsza. I pancerze skórzane są lepsze od pancerzy z kości, a tych skórzanych ulepszonych na razie w tej wersji gry nie można robić. Dostajemy je z bossów. Strzeliłem też facepalmem, gdy jeden z jednorazowych skrzyni z bossów trzy razy dostałem ten sam przedmiot. W wersji beta mieliśmy pancerze z tkanin, ze skór i z kości. Odpowiedni progres. Kościanych się do końca nie dało mieć w tej becie. Nie można było po prostu ich skraftować. Teraz mamy z tkanin, z kości, a nie mamy ze skór. Chyba że jako nagroda z bossa. Jednorazowa. Fuck logic. Kolejne wylewy. Esencja płomienia. Jako item nie można go schować do skrzyni, tylko zużyć do craftu lub użyć do przerabienia na expa, a te przedmioty troszeczkę ważą. Jak nie chcemy tego zużyć, to biegamy z tym non-stop, co zajmuje sporo ciężaru postaci. Logika zadań była też całkiem fajna. Teraz jest durna. Mamy zrobić kilo w kościany, a kamienny dać rogogłowemu postaci na początku gry. Jedziemy ze spierdzieleniem autorów dalej. Idziemy do rogogłowego oddać mu ten kilo, ale to nie może być ten pierwszy rogogłowy, to musi być ten drugi, w drugim świecie, mimo że to ten sam. Są naraz dwaj rogogłowi na jednej mapie, ale to nie może być ten bliżej, to musi być ten drugi dalej. Dajemy mu kamienny, on zabiera nam kościany i daje nam kamienny. Albo błąd w tłumaczeniu, albo błąd w zadaniu. Każda odpowiedź autorów gry to "We are thinking about how to improve". Myślimy, jak to ulepszyć. Cały feedback, jaki był dany autorom w trakcie wersji beta, został nie tylko zlany ciepłym moczem, co jeszcze dodatkowo osrany i ożygany. Dlaczego? Bo to, co było zgłaszane jako problematyczne, nie poprawiono, a dowolono kolosalnej ilości nowych błędów. Skill na leczenie leczy też przeciwników. Na szczęście do poprawy szybko. Walka. Wiele osób pytało, że no, pisało, że reakcyjność potworów powinna być lepsza. Powinni być celniejsi, szybsi. Stamina powinna się regenerować szybciej, by ta walka miała większą dynamikę. Nie, jeszcze mocniej to dobito niż było. I to, co udowadnia wylew autorów, ale i może lekką nadzieję, gra została zmasakrowana negatywami do 25%. Potem to się odbiło do 50% i autorzy, zamiast od razu wziąć feedback, zatrzymując rozpadanie się konstrukcji, na przykład na 30%, wprowadzili to dopiero po zmasakrowaniu ocenami. Mimo że taki był feedback z bety, że budynki rozwalają się za szybko. Nic z tym nie zrobiono. Frozen Flame został tak na premierę zdurniony rozpaczliwą próbą sprostania tej premierze, że to dramat. Na wczesny dostęp obiekty stawiamy tylko na fundamentach. Nawet śpiwory albo pochodnie oświetlające otoczenia. No, więc żeby oświecić sobie mury, bramę, bazę, trzeba to wszystko zrobić na fundamencie, więc w sumie budowanie ma sens, ale tylko naszej chaty, na razie, bo w PvP jest w powijakach, serwerów jest niewiele, mury czy coś sensu też nie za bardzo mają, bo przed czym nas to w tej grze broni? Przed niczym. Gra jest festiwalem błędów. Dzika możemy zaciąć na drzewie jednego z tych questowych dzików i dobić go, ale questa nam nie zaliczy, mimo że go zabiliśmy, więc blokujemy go na tym drzewie i dobijamy blisko ołtarza ostatnim ciosem. Don zaliczone. Dwa rodzaje rosołków mają tę samą nazwę, ale robi się je z innych składników, więc w niezliczonej ilości miejsc gra wprowadza gracza w błąd. I mamy na początku gry dwa grzyby, te składniki rosołku, ale dwóch różnych rosołków o tej samej nazwie i innym wykorzystaniu w zadaniach gry. Jeden rosół działa, drugi nie działa. Brawo! Kretynizmem jest też domyślanie się, no jeden z, powiedzmy, bossów wymaga jedzenia, które robi się z wody.
Tak, z wody. Kto by na to wpadł, że jedzenie robi się z wody i to akurat jedzenie do Questa, bo wszystkie inne rodzaje jedzenia robi się po prostu z dwóch składników żywnościowych, nie z wody. Woda jest tutaj osobnym przedmiotem do craftingu mikstur, ale może być też użyta do tego właśnie jedzenia. Tylko że wodę pozyskujemy, jak mówiłem, w jednym, jedynym miejscu mapy w tej wersji. Nie spodziewamy się, że to składnik jedzenia i tym bardziej jedzenia do Questa. Bossowie są bardzo średni, z jednej strony robią duże wrażenie, golem w szczególności, ale wystarczy go trochę posmyrać, potem użyć ołtarzy na murach i można go zdjąć w 30 sekund bez otrzymywania obrażeń. Plus jego kamień, walący promieniem i zasłaniający nam cały ekran. No po prostu ta walka została zrobiona na siłę dziwnie. Technicznie jest w tej grze trochę różnie. Z jednej strony gra wygląda bardzo ładnie, klimatycznie, chodzi nawet w 4K na 100 klatkach bez problemu, w maksymalnych detalach. Unreal Engine, fajne, ale z drugiej strony dużo ludzi mówi, że gra potrafi ogrzać cały dom. Czasami ta gra potrafi mi w niektórych miejscach i lokacjach skoczyć o 25 stopni na karcie. Tak normalnie moja 3080 Ti z dobrym przewiewem i solidnym chłodzeniem około 55 stopni w tej grze miała. Spoko, dla mnie spoko, ale były miejsca, gdzie gra nagle dawała mi 80 stopni, tylko na chwilę. Ale też jest DLSS, który robi tutaj robotę, fajnie działa, ale w przypadku Frozen Flame miałem taki lekki ghosting na obiektach, mało wyczuwalne, ale jednak smużenie krawędzi. Są niezłe plany na to, by gra miała aktywnie co miesiąc duży content patch. To jest dobry pomysł i miejmy nadzieję, że będzie dotrzymany. To może sprawić, że oceny dla tej gry się odbiją. Już na tą chwilę, na grudzień, mamy dostać zimową wyspę, pod koniec grudnia nowy biom i rozdział i dopiero wtedy mamy dostać kamienne budynki, fałszywie i oszukańczo widoczne na trailerze na Steamie, jakby były już dostępne. A nie są. Styczeń, kolejny nowy boss, przedmioty, w lutym nowy biom, spaczony, przeklęty, nowe przeciwnicy oraz budynki, zaklinanie przedmiotów, kolejne duże patche kontentowe to PvP, survival, mounty, handel, zdolności, nowe biomy oraz boss finalny. I teraz ja sobie to podsumuję. Finalnie, grając tym tytułem miałem przebłyski z Firefalla, starej, świetnej gierki, którą niestety zamknięto. Czy to znaczy, że Frozen Flame też czeka taki los? Niekoniecznie. Przede wszystkim trzeba ostro wytknąć autorom reklamowanie gry kontentem, jakiego nie ma w grze. Jest to po prostu oszustwo. Gra w opisie mówi, jest cała masa ruin, w których roi się od potworów. Ta, całe trzy moby i boss. Wow, roi się. Nie wiem, ile tych ruin jest w tej grze, ale może kilka na krzyż, z kilkoma mobami na krzyż, nie więcej i absolutnie się nie roi. Rekrutuj sojuszników. Że kurwa co? Mam zrekrutować kogoś do kupna gry? Google Translate na opisie na Steamie chyba. Wyposaż dziesiątki możliwych do stworzenia opcji. Ała. Kształt tego świata jest unikatowy przy każdej rozgrywce. Mówi na opis na Steamie. Nie, jest za każdym razem taki sam. Zmieniający mi układ w nieprzewidywalny sposób. Nie, świat jest statyczny. To sprawiło, że moja ocena Frozen Flame jest dość mocno negatywna i raczej taka pozostanie. Głamstewka w opisie, jeden krok do przodu, 10 kroków wstecz. Zmiany, które pogarszają grę i dość mocno rozczarowują za treść wczesnego dostępu, parę pierdół w stosunku do bety i wow, mamy wczesny dostęp. Nawet z tej wersji betowej wycięto troszeczkę rzeczy i popchnięto to do wczesnego dostępu. To tak nie działa. Czy Frozen Flame ma szansę na lepsze oceny? Ma, jak każda gra, ale patrząc na tyle lat produkcji, przesuwanie wczesnego dostępu, kiepską premierę, inne problemy, po prostu już tej grze nie ufam. Gdyby premiera wyszła płynnie, ładnie, fajnie, ciekawie i w miarę bezbłędnie oraz bez tych kłamstewek, nawet gdyby ten content z bety został przepchnięty do wczesnego dostępu z paroma update'ami, naprawdę byłoby okej. A tak, nie ufam tej grze i zostawiam mnie drugą żółtą oraz niestety negatyw na Steamie. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna, płatnym wspierającym jest u was ponad 40. Razem z tym tytułem dostaniecie jeszcze jeden indyczek, a teraz ogrywam i przysiadam do Zero Sievert. Myślę też, by może sobie te filmy w końcu trochę ulepszyć, dzieląc je na konkretne podzielone sekcje, dodając wyraźną przerwę między sekcjami, wtedy gdy w niej umieszczana jest reklama, oczywiście nie ultra często. Sprawi to, że filmy będą, wydaje mi się, że bardziej płynne. Frozen Flame jest przyjemny nawet solo, ale niestety z fejkami na Steam, źle zrobionymi mechanikami i cofaniem się w rozwoju, ja się mocno rozczarowałem, ale gierek jest dużo na topecie, na pewno prędzej czy później trafimy na coś bardzo fajnego. Tyle.